Przede wszystkim gratuluję Wam pierwszego występu, było wspaniale, jak słyszeliśmy, no i ta latynoska krew obudziła się. Budzi się powoli do życia i właśnie myślę, że od tego jest ten program, żeby w sobie te różne warstwy, różne wcielenia znajdować, więc nad tym czuwa na pewno Rafał. Staramy się, żeby te nasze tańce były energetyczne, z emocjami, bo przecież o to też chodzi w tańcu. Ja już powiedziałem też na wizji, że Tamara robi duże postępy i to widać gołym okiem, więc jestem bardzo zadowolony. Ale no poznałem już Tamarę w przeciągu miesiąca, że no nie odpuści tak łatwo, że będzie chciała pracować i to jest bardzo fajne. Jest to taka cecha, która jest bardzo ważna w tym programie i wiem, że będzie robiła postępy, jak tylko będzie zdeterminowana i chętna do pracy. No właśnie, a jak Tamara wpłynęły na Ciebie opinie jurorów, bo były raczej pochlebne? Opinie były zróżnicowane, ale myślę, że... Jury skupiło się na wyglądzie Tamary niż na tańcu. Nie tylko przy Tamarze, z tego co widzieliśmy. Tak, to prawda, akurat jury dzisiaj bardzo wizualnie oceniało uczestników, ale myślę, że też już zawierało te noty i oceny, zawierały wiele cennych uwag. Na pewno fajnie usłyszeć i jedną, i drugą stronę, bo mamy nad czym pracować, od tego jest ten program, żeby się rozwijać, żeby właśnie z każdego odcinka na odcinek było lepiej. To jest super. No i musimy po prostu tylko jeszcze przebić balonik, który gdzieś tam drzemie w Tamarze i wtedy będzie rewelacja. No ale ja podejrzewam, że w przyszłym tygodniu będzie zupełnie nowa odsłona Tamary. No, będzie na pewno nowa. Czyżby bardziej spokojna? Inna. No dobrze, w takim razie jeszcze na koniec powiedz, Rafał, jakie są najmocniejsze strony taneczne oczywiście Tamary? Tamary, no na pewno wdzięk, to jest jakby pierwsza taka najważniejsza rzecz, która ma w ruchu. No na pewno spontaniczność, dziewczęcość, która jest gdzieś w środku, a Tamara troszeczkę ona... To jest osoba, która uwielbia być perfekcyjna. A w tańcu jest to bardzo ważne, oczywiście, ale czasem też trzeba pokazać jakąś inną stronę, więc tutaj będziemy pracować nad tym, żeby troszeczkę Tamara pokazała się nie tylko ze strony takiej, że jest ładna i piękna i perfekcyjna jako prezenterka, ale też będzie musiała pokazać, że czasami, że też jest... inna niż zazwyczaj. Jak słyszałeś, nie byłam dzisiaj perfekcyjna, więc na pewno jest już jakiś postęp w tej sprawie.